przekrój rozmaitych dziedzin sztuki, od malarstwa po projektowanie przestrzeni. Tegorocznie absolwenci Opolskiego Liceum Plastycznego wyeksponowali swoje prace dyplomowe. Wyróżniono kilkoro uczniów, a na jedną osobę czekała nagroda specjalna. O szczegółach Maciej Wójtowicz. Opolski świat sztuki wzbogacił się o grono 44 artystów i artystek, którzy jako pierwszy rocznik po zmianach w edukacji ukończyli 5. klasę Liceum Plastycznego w Opolu. Na dwuczęściowej wystawie zatytułowanej Dyplom 2024 pokazali swoje prace dyplomowe. Uczniowie, tworząc swoje prace, wkładają część siebie. Na dyplomach dzielą się swoimi przeżyciami w czasie obron, bo często te prace sięgają do ich doświadczeń, emocji, przeżyć. Każdy uczeń stworzył dwie prace. Część wystawy znajdująca się w galerii nad Odrą przedstawia te wykonane w ramach specjalizacji. Od ceramiki po projektowanie stroju. Dodatkowo wyróżniono 4 prace, po jednej z każdej dziedziny. Miałam takie zainteresowanie od zawsze nad temat masek, głównie japońskich, przez co tak się zainspirowałam do mojego dyplomu. Proces był ciekawy, ponieważ musiałam swoją twarz wręcz zabetonować i odlewałam ją. I jest to dyplom z porcelany, przez co jest taki trochę kruchy, co pozwala pomóc podkreślić tematykę mojego dyplomu, czyli emocje. Druga część wystawy w Muzeum Diecezjalnym prezentuje prace przygotowane przez uczniów w wybranych dziedzinach. To jest malarstwie, rzeźbie lub rysunku. Tutaj wyjątkowym dla absolwenta wyróżnieniem jest tak zwane serce Polnara, które w tym roku przyznano Jagodzie Samek za tryptyk inspirowany powieścią Mistrz i Małgorzata. Chciałam w swojej pracy zaznaczyć absurd władzy absolutnej, totalitarnej, występującej właśnie w Moskwie, opisywanej przez Buchakowa, plus zadać też pytanie, czym tak naprawdę jest artysta. Dwuczęściową wystawę tegorocznych absolwentów Plastyczniaka można oglądać do 19 maja.